Zaczynamy kolejny odcinek. Tutaj na razie przy trampku, ale za chwilę przejdziemy do skrzyni. Może nie tyle nawet do skrzyni, co do tego wałka, żeby tu trochę porozbierać. Poczyścić to wszystko. Zobaczymy. Co tu jeszcze wyjdzie? A tu jeszcze chciałem wam pokazać od kolegi Łukasza, który oczywiście ma wszystkie części do Fergusonów, do wszystkich modeli tych małych. Przysłał mi tu taką piastę z płośką i koło, ale to nie do kombajnu, tylko do naszego pługa. Dorobimy to koło. A tam to będzie, no tam to wyrzucimy po prostu i to dorobimy sobie. Jest wyższe, będzie lepsza regulacja i troszkę przerobimy, żeby to koło było bliżej pługa, żeby tak daleko nie odstawało. Tutaj jeszcze przy okazji od razu podziękowania dla kolegi Adasia. Wydrukował nam taki ładny napis, logo Agrohuta. Tutaj jeszcze jest agro z szarego, ale tutaj z tego czarnego ładnie wszystko pięknie. Półeczkę musimy zrobić, postawić. No wszystko będzie stało w naszym biurze, że tak powiem, ale to jeszcze daleka droga. Na razie będzie to stało w garażu. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam. Napis jest elegancki. I co? Później zajmiemy się tutaj trampkiem. Muszę założyć tablicę. Mam już ramki. Przykręcę mu tablicę, żeby mógł wyjechać na ulicę. Wizualnie, delikatnie trzeba poprawić. Ale na początek to odmalować koła i najrzeć hamulce, ponieważ są słabe. Mamy tutaj też do przyklejenia całą podsufitkę. O, podsufitka jest tu. I teraz nie wiem, czy to, no na pewno trzeba to zeskrobać ten klej. Tylko czy tu zaś posmarować, czy wypsikać i do tego przyklejać, czy jak to zrobić? No na dach go nie przewrócimy, nie? Ciekawie, ciekawie tu będzie. I pytanko takie, jak wsiadać do tyłu? Ten fotel jest jakoś obalany? Czy jak? Czy te fotele są źle wstawione? Bo tutaj jest takie, taka jakby regulacja, ale nie, no to dobrze, to nie jest przy fotelu, więc może te fotele bym musiał zamienić. No bo jak do tyłu wsiąść? A tak by obalił oparcie i mógłby wsiąść pasażer. Na tą chwilę nie ma możliwości wejścia do tyłu, bo nie ma tu żadnej rączki, żeby to przewrócić. Tu jakaś nakrętka, bo tutaj trzeba przykręcić pas. Wszystko jasne, dobra. Tu poprzekręcać te listwy. Logo przykleić. Znaczy logo, tutaj ten symbol 1-1. I tyle. Będzie śmigał. Taki mały samochodzik. Dobra, widzimy się później, jak już coś porobię. Dobra, na dziś kończymy. Trochę przy trampku pogrzebałem, a tutaj nic. Jutro zaczynam to rozbierać i zobaczymy, co tutaj w tym będzie. W trampku jeszcze też sporo roboty. Zamieniłem fotele, bo były źle zamontowane. Coś tam podokręcane, przykręcane.
płyny pouzupełniane, bo ani chłodniczego, ani hamulcowego. Jak zaśmiał hamować. Ale problem jest, bo grzeje się troszkę. Wydaje mi się, że jest problem z chłodzeniem. Aczkolwiek tam zielona kreska jeszcze się świeciła. Nie chciałem czekać tak długo. Może by załączyło się załączyłby się wentylator. Nie mam pojęcia. Tablice o zamontowane, inaczej od razu wygląda. Na razie tyle. Ja spadam szykować się za chwilę na nockę. Także widzimy się jutro już tutaj przy rozbiórce tych elementów ze skrzyni. No i działamy tutaj. Doszedłem do tego łożyska. Zobaczcie, no nie ma nic. Wszystko się jeszcze tam leci. Dobra, za chwilę będziemy tu wysypywać. To jest ta zębatka. Nie jest tu jeszcze najgorzej. Przesuwka. Ta stała. A tutaj. Zbieżnia tego łożyska. Znaczy bieżnia to zostaje, tylko łożysko się kupuje. I tutaj tak samo wymienimy. One niby są całe. Ale gdzie jest ten plastik? Bo to jest plastikowe chyba to. Tak mi się wydaje przynajmniej. Na razie niech to tu leży wszystko. Tak jak to było. To dziadostwo też jest podjechane. Ale tu wszystko wyleciało. Wszystko, kurczę. Jak to miało działać? No nie mogło. Ale wszędzie jest zaklejone wszystko. Tu są przecież kanały gdzieś. Jakieś olejowe trochę. Przynajmniej tak mi się wydaje, że są, bo tam były. Dobra, rozbiorę trochę dalej, to się znowu włączy. Dobra, mamy rozbrojone wszystkie zębatki z tego pościągane. To chyba jest tutaj, jak widzę, na stałe. To już jest z wałkiem. Nawet nie będziemy próbować tutaj tłuc. Bo nie ma sensu, no, nawet nie muszę tego. Nie wiem, to widać, że to jest ulane wszystko razem. Utoczone znaczy się. Teraz tak. Wszystko jest takie fajne, klejące, że nic nie chcę tutaj współpracować. Z tej dużej zębatki wyciągnąłem to łożysko, które tam wypada. O! Widzicie, też wypadają. Tutaj to jest podwójne. One jest tam z tej pierwszej, szerokiej. No w tym wiadomo nie było, bo tu leży, o, łożysko. Ale zaś tu kolejne z tej strony ściągnąłem. No i co? I tu też jest ząg. I to jest tutaj ostatnia chwila, że to jest zdjęte. Tylko, że co? No martwi mnie to, że jednak... No fajnie, że znaleźliśmy tutaj. Już wymienimy. Martwi mnie to, że to takie coś jest. W tych zębatkach. I co? W skrzyni. Może być ich więcej. To jest najgorsze. Bo jak tu jeszcze są takie niespodzianki. A mogą tu być. Bo tu jest raz, dwa, trzy. No i tu może jest, może nie ma. No nie wiem.
czy tu takie jeszcze jest. To koło się też tu zazębia, a ta przesuwka. No ale już tu jakby nie było, no to może nie ma, no ale... Ale tu, na tych trzech, niestety, może być to samo. I to jest dopiero tragedia. Ale żeby to wyciągnąć, no to już niestety trzeba całą skrzynią wyjeżdżać, bo tak... Teraz to tam nawet nie wyczuje się żadnego. Chociaż jest tutaj, o. Jest luzik. Tu to nie ma, bo nie. No, zaklejone wszystko. A to, że się przesuwa, no to tam on się przesuwa na łożyskach, to. Ale. Właśnie. Może być problem. Żeby to wybebeszyć, no to już nie jest tak sobie hop siup, bo tu już pewnie się nie rozchodzi. Nigdzie. Chociaż może i się rozchodzi jeszcze. Ten wałek popatrzeć trzeba. Bo by może jeszcze wyciągnął wałek do przodu. Czy on wyciągał? Ale tu nie ma wyjścia, to co? Czy to wyżej jest? Nie, coś tam jest, ale to jest od napędu. Co mi się wydaje. Może nie, może tam by był. Czy on wszędzie przejdzie? Nie, nie wiem. I teraz to już nic nie widzicie. Światełko świeci, ciało nie ma. Jest fajnie. Ale zobaczymy, no może tam coś jeszcze pogrzebiemy tu głębiej. Bo tak trochę zostawić to tu trochę kiepsko. Bo co? No, kurczę. Się rozsypie, daj znam. No tam wychodzi, a tam wychodzi tam ten wałek, dobra. No tak, tylko weź go tu wyciągnij. Na pewno są po drodze jakieś cygiery albo co. I żeby to się tu rozeszło, to by było fajnie. Znaczy to się tu rozchodzi. Muszę katalog przejrzeć jeszcze raz. Wszystko będę wiedział. Bo tak normalnie to bym musiał odkręcić całą skrzynię i odjechać skrzynią od tylnego mostu. A żeby to zrobić, to naprawdę trzeba dużo miejsca, bo choćby ta dźwigienka tu od blokatora zawadza. No ona by nie zawadzała, no ale to wtedy bym musiał jeszcze podnośnik ściągnąć. Nie. Nie, dobra. Tam mnie ciekawi, czy to tam by wychodziło, gdzie jest to łożysko, to wyżej. Powoli do przodu, czy by to szło, czy nie. Bo jakby szło, to bajka. Ale tam jakieś są zębatki, przecież duże.
po drodze i nie wiadomo, czy to by chciało chociażby ta. No tato zejdzie, no może jest na tym tym. Ale tam pod spodem są zębatki, które się tu zazębiają z tym. No nie wiem, zobaczymy. Na razie nie będziemy sobie tu zakrzątać głowy, bo musimy poczyścić to wszystko. Pozamawiać łożyska. Tu na te trzy, najwyżej też zamówimy łożyska, zobaczymy w katalogu jakie są. Już to za jednym zamówieniem wszystko. Dobra. Nie patrzymy już na to. Idziemy tam działać dalej. Pogodę mamy dzisiaj bardzo ładną. Do końca tygodnia niby ma być tak. Idziemy jeszcze najpierw tutaj do MTZ-a. Założymy to gniazdo powietrza. Ponieważ musimy załadować plon i jechać sprzedać, czyli nasze kamyszki, które są uzbierane, pojadą na handelek. Każdy grosz teraz potrzebny na remont skrzyni. Kręci. Tu się nie kręci. Zobaczymy, jak to nowe będzie się spisywać. Produkowane w Gnieźnie. Polmo Gniezno, zobaczymy, czy jest takie super, jak zachwalają. Czy nie. Nie ma tu z tym kluczem. Kręcone jest, a zobaczymy, jak to będzie się spisywać. Czy
pewno będzie tu wszystko trzymać dobrze. Muszę odpalić i wyjechać, czy nic tu nie syczy. Albo chociaż odpalić i napompować powietrze. Teraz tu zagadamy Iwana. Sobie papierka chwilę. Sprężarę włączymy. Przy okazji chciałem zaprosić na Wrack Race w Dębnie 19 października. My również będziemy, ale dopiero po południu. A niestety do pracy trzeba iść. I przyjedziemy właśnie tym Iwanem. Trochę go wypicujemy i przyjedziemy. No niestety lokomotywy nie zdążymy naprawić do tego czasu. Jest za mało czasu, za dużo roboty tam przy nim, żeby to wszystko złożyć i jechać. Dlatego będziemy Iwanem. Ale zapraszam, będzie można sobie również obejrzeć, posiedzieć. No nie ma tego sygnału. Trąbka zostaje przy lokomotywie, nie będziemy przekładać. Ale mam nadzieję, że ci, którzy przyjdą odwiedzić, będą równie zadowoleni jak z lokomotywy. Napompował. Nakopcił. A czy coś tu słychać? Niby nie. Niby cisza, więc... A raczej będzie dobrze. Także jutro załadunek kamienia. Pojutrze wywozimy. Tu trzeba będzie przynieść zaczep, mu założymy. Od razu jak tu pootwierane. Tu jest lekki ubytek. Trzeba założyć tu drugą opaskę. I będzie git. Zaraz tu zastosujemy drugą opaskę. I przyniosę zaczep, mu założę zaczep. Dobra, zaczep zamontowany. Przyjechałem sobie tu po zaczep. Nie będę go dźwigał. Tutaj dokręcone, jeszcze jedną opaskę dołożyłem dla pewności, żeby mi nie uciekało powietrze. Niech trzymy jak najlepiej. I teraz można Iwana chować. Kółeczko strzelimy. Thank you.
wyspa. Słychać sprężarek, jak dobija. A niech sobie stoi. Ja idę działać. No. Dobra. Na koniec dnia przejechaliśmy się trampkiem. Maszyna odpala. Po prostu przed odpaleniem trzeba popompować gazem, tak jakby pompować paliwo. Tutaj zobaczcie, po kilkugodzinnym czyszczeniu, skrobaniu, tak to wygląda. I tak tu, i te łożyska są jeszcze do zdjęcia, i to łożysko do zdjęcia. To łożysko zostawimy, to łożysko mamy zdjęte, bo tu nie ma wałku. Wałek jest tu, wagisz. Powiedzmy, że byłby dopuszczalny. Tutaj zębatka też już wyglądu nabrała. Tu jest właśnie łożysko z niej. Tu jest z tamtej dużej. I tu jest od wstecznego tego szerokiego. Łożysko, szrot w tej zębatce. No to wcale nie jest lepsze, bo zacznie stukać tak. O, lecą wałeczki czy igiełki, jak to tam nazwać. Tu są takie dzielone. Właśnie od wstecznych to są takie dzielone. A te do przodu są takie. To łożysko również nowe. To DDR jeszcze na nich jest opisane, także chyba czas na nowe. To wszystko poczyści. No tu jeszcze jest tam w tych zębatkach małych. Jeszcze się klei. Ale tu w środku normalnie było zaklejone wszystko. Tragedia. Ale to już w kolejnych odcinkach. Dalsze części czyszczenia. Zamówimy łożyska wszystkie. Zrobimy tą górną linię, wyczyścimy, ile tam damy radę w skrzyni. I będziemy to składać. Dolną linię nie będziemy ruszać. Jeśli coś się wydarzy, to forsz będzie rozbierany, ale dopiero wtedy, gdy tutaj już będzie wykończony warsztat. Na gotowo. Znaczy się posadzka, tynki, stół tutaj już. Wtedy można tu forsza wstawić i rozbierać go na czynniki pierwsze. Bo wtedy tylko forsz by stał. Perkins z Iwanem tu obok. To i tak by tam był wolny warsztat. Znaczy warsztat, garaż. Jakby coś miało być schowane jeszcze. Dobra, na dziś kończymy, bo już późno. Widzimy się już w kolejnym odcinku. Oczywiście przy czyszczeniu, bo jeszcze elementów dużo leży tam pełno. Także spoko, będziemy działać. Oglądajcie, obserwujcie. Zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.